Policjanci z ruchu drogowego z Komendy Miejskiej w Jeleniej Górze w wyniku podjętych działań zatrzymali 62-letniego kierowcę, który popełnił szereg wykroczeń wpływających bezpośrednio na realne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Do zatrzymania tego mężczyzny doszło po tym, jak policjanci na jednej z ulic zauważyli kierującego Volkswagenem Passatem. W ocenie policjantów jechał on dużo za szybko, niż dopuszczają przepisy na terenie zabudowanym. Te podejrzenia potwierdziły się, bowiem policjanci poprzez wideorejestrator zarejestrowali prędkość, którą mężczyzna się poruszał i okazało się, że na terenie zabudowanym, gdzie istnieje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę, ten mężczyzna jechał z prędkością 120 i więcej km na godzinę. Dodatkowo okazuje się, że ten mężczyzna jadąc popełnił szereg innych wykroczeń, to m.in. wyprzedzanie na podwójnej linii ciągłej w rejonie skrzyżowania na przejściu dla pieszym. Po zatrzymaniu tego mężczyzny okazał się nim 62-letni mieszkaniec Wrocławia. Z uwagi na wykroczenia, które popełnił, które w sposób realny wpływały na zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, policjanci zatrzymali temu mężczyźnie prawo jazdy, a za swoje wyczyny będzie on odpowiadał przed sądem.